Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek Nordgardu. Pojawił mi się przed chwilą dialog, ale coś była mowa ogólnie o ulepszaniach budynków, że trzeba to robić i tak dalej, nie starczy kamienia na pewno na wszystkie i tak dalej, i tak dalej. No cóż, standardowe historie, że tak powiem. Postawmy tutaj chatę skaldów, ona się na pewno przyda, bo już w tym momencie jesteśmy na zero, także nie jest dobrze. A chata skaldów też generuje nam pieniądze, bo ulepszyłem technologię, która sprawia właśnie, że chata skaldów generuje kasiorkę. Także to na pewno fajna rzecz. Kolejne badanie to będą ostre topory. Musimy zdecydowanie więcej drewna zacząć pozyskiwać, żeby za chwilę postawić ten dom kupiecki czy coś, zacząć drewno sprzedawać i tym bardziej zwiększyć ilość dochodów. Przeciwnik nas goni, nie za szybko, ale jednak nas goni. Więc no, finanse są bardzo ważne. Mamy sporo żarcia, więc myślę, że można by nawet zorganizować ucztę. Tak, myślę, że to nie jest głupi pomysł. No i kolejny domek koniecznie trzeba postawić. Kolejna technologia to oczywiście ostre topory, tak jak mówiłem. No właśnie, tutaj będziemy mieli mały kryzys. No ale w spichlerze trzeba będzie po prostu postawić i myślę, że to rozwiąże problem. Dobra, do chaty skaldów. Już się domek buduje, no troszkę przegapiłem, bo znowu jest supply block, ale się jednak buduje, jakby nie było. Z tym sobie poradzimy. Okej, sala skaldów zakończyła budowę. Plus 4 mamy kasiorki. Także też nie najgorzej. I teraz będziemy zbierać na spichlerz. Trzeba go będzie postawić jeszcze oczywiście przed zimą. Nie wiem, gdzie go walnąć. Czy tutaj, czy tutaj. Myślę, że w to miejsce jednak będzie chyba troszkę lepiej. Czy wydajność jest chyba identyczna. Chaty łowców i pól uprawnych. No ale trzeba jednak uważać. Znaczy, co ja gadam w sumie, to nie, jak nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia w takim wypadku, gdzie postawimy spichlerz. Ale no tutaj mamy więcej miejsca automatycznie, bo to się wkrótce wyburzy, jeżeli nam już kamień wyzbierają. Także to też nie najgorzej. Jeżeli chodzi o technologię, to dalej robimy oczywiście mistrzów stolarki. Warto iść w tym kierunku właśnie, jak najszybciej tych mistrzów stolarki zrobić, bo wtedy ulepszenia są zdecydowanie tańsze. I to jest na pewno bardzo korzystne. Cały czas jesteśmy do przodu. Żarcia pod dostatkiem. W spichlerzu mieści się 500, więc... Dobra, już możemy postawić. Walniemy go tutaj. No, patrzcie, jak oni się rozwinęli, kurde. Aż tutaj są. Czy mamy zwiadowcę? Nie mamy. Warto byłoby go gdzieś wysłać. Jeszcze chciałbym chyba właśnie zająć kolejny region przed nastaniem zimy, więc może zaatakujemy tutaj te wilki. Wyślemy jednego zwiadowcę. Mamy dużo żarcia, więc w sumie no, wykorzystajmy to i po prostu przejmijmy kolejny region i tyle. A co, trzy wilki? A dobra, ale jednego zabijemy, zanim te dwa dobiegną, więc... Powinniśmy sobie poradzić. O, jaka burza! No i dzięki temu będziemy mogli zająć ten budynek. Tam prawdopodobnie trochę kasy znajdziemy. No i oczywiście będziemy mogli zbudować kolejne budynki. Chociażby domki, których nam troszeczkę brakuje. Kurde, jaka burza się rozpętała. Co tu się wyrabia? Dobra. Weźmiemy jednego zwiadowcę oczywiście. No i tutaj niech zbada te ruiny. Jednocześnie myślę, czy tam chaty drwali nie zostawić. Albo jeszcze jednego tego budynku do skaldów. Dobra. Kolejna technologia, mistrzowie stolarki oczywiście robimy. Ulepszamy. Aha, brakuje drewna, no dobra, ale za chwilę będzie wystarczająco. Chciałbym to drewno ulepszyć jeszcze przed nastaniem. Nie drewno ulepszyć, tylko no, to ulepszyć. Przed nastaniem zimy. I to oczywiście zrobimy. Myślę, że kolejne ulepszenie to będzie dobry pomysł, żeby tartak właśnie tutaj jako kolejny ulepszyć. Ewentualnie tu dostawię jeszcze jeden tartak. To też nie byłoby takie głupie. Chociaż myślę, że zacznę od chaty skaldu, bo to nam zwiększy na pewno przyrost populacji. No i dochody także, także. Z drewnem jesteśmy troszeczkę w plecy. Chociaż może najpierw ulepszę ten tartak? Ewentualnie chatę łowców, bo z żarciem mamy plus 3. No zobaczymy.
kamień się zbiera, już go niewiele zostało, więc za chwilę wyburzymy to. Nie, ulepszymy chyba w pierwszej kolejności chatę Drwala. Okej, okay, nowy tytuł, wódz. Dostaliśmy kolejne surowce. Problem w tym, że w spichlerzach nam się nie mieszczą, dlatego zbuduję za chwilę kolejny spichlerz. No właściwie od razu. Mam nadzieję, że zdążymy to zrobić. No i kolejnego wyślemy do... Nie, dobra, dobra. Niech idzie do drewna, bo i tak żarcia mamy pod dostatkiem. Więc na spokojnie. Okej. Dobra, będziemy mieli dwa spichlerze, więc no żadne żarcie się nie zmarnuje. Odkryliśmy jeszcze 100 kasiorki. Nieźle, plus jeszcze 50 folkloru. Zwiadowca tymczasem niech wraca. Okej, no oni są już graniczymi z nimi tak naprawdę, więc zaczyna się robić niebezpiecznie. Te draugary trzeba będzie tutaj okiełznać, wydaje mi się, wkrótce. Chatę ulepszymy też, dobra. Wyślijmy tam tego, zburzymy to, no bo mamy pod dostatkiem. Wyślijmy tych dwóch tutaj. No i nie jest źle. Mamy chyba w spichlerzach 1000 żarcia, w tym momencie 600, dobra. Chronią 600 żywności, więc dobrze jest. Uzdrowiciele są, jeden uzdrowiciel, więc trzeba będzie wysłać drugiego. Bo za chwilę będziemy mieli zarazę małą. Okej, okay, no mamy, patrzcie na tą przewagę, mamy naprawdę sporą przewagę. Draugary będą kolejnym celem, bo tutaj też zdobędziemy sławę. No, jeżeli chodzi o sławę, to w ogóle mamy ogromną przewagę. Skład handlowy. To na pewno będzie trzeba postawić, ale skoro mamy siłę, to... Zbrojmistrz. Za każdym razem, gdy rośnie sława, otrzymujesz od tego przyrostu premię w 20%. Kolonizacja. Zbrojmistrza bym zrobił, chociaż na razie nie jest konieczny. Każdy kupiec będzie zarabiać więcej. Erudycja zwiększa produkcję jedno... Dobra, chwałę klonowi zrobimy. Ulepszymy tą technologię na maksa. Niech będzie. Mamy trochę chorych, ale z tym się myślę, że medycyna się zajmą w miarę sprawnie. Mamy minus 5 do żarcia, ale to też nie jest problem, bo ogólnie jesteśmy i tak bardzo do przodu. No cóż, zima. W zimie zawsze jest wolniej. Wszystko się dzieje wolniej. Chociaż tak myślę. Sala skaldów tu stanie i oczywiście skład handlowy. O, ludzie są nieszczęśliwi. Chcemy lepszych domów, chorujemy, no właśnie. Więc jednak chatę skaldów chyba najpierw dostawię tam. Jako, że żarcia mamy pod dostatkiem, więc już teraz chyba możemy jednego mieszkańca odwołać od zbierania żarcia. Anuluj rozkaz. A, myślałem, że mogę go zabić. To nieźle. W Age of Empires można było delay tam wszystkie swoje jednostki kosić. Dobra, mamy jeszcze 3 rannych. Już nie chorych na szczęście. Ale nieszczęśliwych jednocześnie, ale nie jakoś strasznie. No i możemy w sumie dom ulepszyć. Czemu nie? Jedną chałupkę możemy ulepszyć. Będziemy na zero. Dzięki temu mieszkańcy będą cały czas powolutku dochodzić. Powolutku, ale jednak. Okej. Dobra, draugary. Aż 2 tu się wybiły, więc nie jest wesoło. Na szczęście sobie z tym poradzimy, bo tu jest sporo ludzi do obrony. No. Dobra. Okej. Kolejna chata skaldów już jest w drodze. No minus 8, sporo jesteśmy na minusie, jeżeli chodzi o żarcie, ale tak jak mówię, to raczej nie problem. Dobra. Wrzucimy tam kolejnego? Nie, poczekamy, aż się zima skończy. Szkoda, żeby to żarcie jeszcze bardziej nam spadło. W tym momencie mamy plus 3, jeżeli chodzi o szczęście, więc nieźle. Handel nam wzrasta. Czy wpływy handlowe. Mamy cały czas dużą przewagę nad klanem Kruka, więc chyba się nie mamy czego obawiać tak naprawdę. Jeżeli chodzi o sławę, to w ogóle bez porównania. No, myślałem, że ten scenariusz będzie trudniejszy. Chociaż, no jeszcze kto wie, może nas to jacyś najemnicy nagle najadą, nie? I się okaże, że przecież nie mamy czym się za bardzo bronić, więc... Okej, mamy lato. Dlatego bierzemy jednego z żarcia i rzucamy go tutaj do chaty skaldów. Jednocześnie budujemy ten dom kupiecki.
O, okej, kolejny Draugar. Ubijmy dziada. No, te Draugary tutaj trzeba będzie się ich pozbyć, bo one cały czas nas będą najeżdżać. Więc za chwilę też pomyślimy nad zbudowaniem obozu wojskowego, tylko nie ma go w tym momencie gdzie postawić. Najlepiej będzie tutaj po prostu ulepszyć ten region. Aha, nie mogę go ulepszyć chyba. Ups, wybaczcie, małe cięcie. Dobra, dobra, wybaczcie, musiałem telefon odebrać. Sporo się stało, bo tak, otworzyłem tutaj szlak handlowy, w którym sprzedaję drewno, bo mamy tego drewna dużo. Żarcia też mamy zasadniczo dużo, więc w sumie się nie ma co tutaj rozwolić za bardzo. Kolejna sprawa to, no właśnie, zorganizowałem tutaj dochodowy szlak handlowy za 40, byliśmy sporo na minusie, no ale podbiłem sobie troszkę przewagę, więc no jesteśmy na spokojnie. Kolejną technologię odblokowałem, mianowicie zbroj mistrza, no i jednocześnie zdobyłem błogosławieństwo, szczęście, mamy aż plus 4 w tym momencie, chociaż w pewnym momencie było aż plus 12, więc... Więc się nie ma w sumie z czego cieszyć, troszkę spadło. Tutaj wojownika ustawiłem, żeby Draugara skontrował. Tutaj stoi nasz Brand, który skontruje kolejnego Draugara. No i chyba jesteśmy gotowi. Powiem szczerze, że może nawet w tym odcinku uda się ten scenariusz skończyć. W tym momencie jest 15 minuta, więc kto wie, może się uda. Myślałem, żeby to ewentualnie ulepszyć. To zwiększy nam jeszcze bardziej dochody. No żarcia mamy pod dostatkiem. Kamień się skończył, nie? Więc tutaj trzeba rozważnie robić te ulepszenia. Ale żarcia mamy wystarczająco. 3 Draugary. A jeszcze przed zimą to ulepszy. A co? Wyślijmy w takim razie jeszcze jednego. Jesteśmy atakowani, o nie. W złym momencie, macie panie, w złym momencie. Dobra. Tak, nie mamy leczących, więc weźmiemy w sumie dwie osoby do leczenia. Podleczył tych naszych rannych. Żebyśmy przed zimą byli full HP. Żarcia mamy bardzo dużo. No, szczęście już spadło znacznie. Chcemy lepszych domów, więc na pewno trzeba będzie jakiś dom ulepszyć. Przy czym tak, mamy 4 kamienia, więc to akurat na ulepszenie domu. Dobra, zróbmy to. Okej. I jesteśmy plus 3. Bardzo dobrze. Plus 11. W ogóle chyba możemy droższy szlak handlowy otworzyć. Nie no, to cały czas będziemy na minusie, nie? Plus 5, 16. Będziemy 4 na minusie, więc w sumie nieduża strata. Żarcie też można by sprzedawać w sumie. Ale to. Ucztę mogę zorganizować za 230. Dobra, jest atak. Tu sobie poradzimy. Gorzej będzie w tym miejscu. Też powinniśmy sobie raczej poradzić. Fajni są ci łowcy, mają łuki. To jest na pewno bardzo fajna rzecz. Dobra. Obronione. Na spokojnie. Więc jesteśmy gotowi na zimę. Okej. Kolejne technologie. Kolonizacja będzie tańsza. Spichlerze będą wydajniejsze. Tak, chyba kolonizację trzeba zrobić i dążyć właśnie do tego. Spichlerze produkują o 10% więcej żywności i otrzymuje szczęście za każdy silos. No i mogę ulepszać je taniej, więc chociaż kamienia, no w sumie może by zająć później ten region, miśka zabić, wziąć kamień i tak dalej, i tak dalej. No jesteśmy bardzo tutaj do przodu, więc póki nas najemnicy nie najeżdżają, to jest dobrze. Dobra, no chyba przed zimą już tutaj nic nie podziałamy więcej, chociaż oczywiście chętnie bym stworzył jedną grupę. Może miśka by zaatakować jeszcze w tym sezonie, że tak powiem. Zająć ten region, mamy tyle żarcia, że w sumie czegoż tu się obawiać. Tu jest kamień, który by się niewątpliwie przydał. Albo te Draugary przepędzić, to zawsze byśmy dostali 50 sławy. Byśmy mieli prawie 500, za 500 będzie kolejny poziom. I dostalibyśmy... Coś byśmy dostali, ale nie wiem co. Ulepszenie budynki zyskują dodatkowe premie do 10% do produkcji ulepszone budynki zyskują. Dobra, może by zaatakować te Draugary w sumie. Jeszcze może jednego gościa wrzucę na wojownika. I ewentualnie podczas zimy go wycofam. Chociaż tu już się zaczyna zima, kurde, my nie mamy futer ulepszonych. Więc chyba to się nie uda. Nie, dobra, olejmy. Nie ma co na razie. Nie ma co szaleć. Okej. Medycy zakończyli swoją robotę, więc wycofajmy ich. O, choroba, minus 17.
sporo. Na pewno drugie błogosławieństwo Frei zrobimy, bo ono zmniejsza właśnie straty ze względu na zimę, więc to się przyda. Minus 15 to jednak dużo. No nic, wiecie co? Zrobimy sobie cięcie podczas zimy, bo tu się i tak nic nie będzie działo, także za chwilę się spotkamy ponownie. No dobra, nastała wiosna. Mamy prawie 1000 tych wpływów handlowych, więc w sumie zadanie coraz bliżej wykonania. Zaatakujemy tego miśka. Najpierw niech pójdzie Brand, bo on jest bardziej wytrzymały, niech zbierze na siebie ten damage, bo misik to też zdecydowanie wredny przeciwnik. Tutaj sobie wydobędziemy trochę kamienia. Muszę te draugary dojechać. O, tutaj są, bo one cały czas mnie atakują, co jest oczywiście irytujące. Dobra. I tutaj kolejną chatę skaldów zbudujemy. Skolonizujmy, bo już jesteśmy na zero w tym momencie. I to chyba nawet jest pierwsze, co zrobimy. Chata skaldów. Plus 3 żarcia, więc bez szału teoretycznie. Druga rzecz to oczywiście kamyczek. O nie, trzęsienie ziemi. Dużo drewna mamy na szczęście. I wiecie co? Otworzymy sobie jeszcze bardziej dochodowy szlak handlowy. Na jakiś czas oczywiście. Na minus 5 jesteśmy. Dobra, wiecie co? Może nawet zostać ten szlak. Odkryto nowy teren. No niestety tutaj żarcia nie ma. Właśnie tak się zastanawiam, gdzie by tu żarcie się jakieś znalazło. Bo jesteśmy tak wcale nie jakoś strasznie na plus. A zbiera tylko chata łowców. I tutaj ten budyneczek. Pole uprawne. Więc w sumie okej. Okay. Tutaj koboldy mają to żelazo, więc ja nie chcę ich atakować, bo z nimi się dobrze handluje. Dobra, zaraz chata skaldów zostanie postawiona. Może ucztę by zorganizować tak w ogóle? Możemy, chyba można spróbować. Sława prawie 500, także nieźle. Okej. Medycy wykonali swoje zadanie. Kolejny poziom. Wytępienie oczywiście, to nam się bardzo przyda. Okej, znowu jesteśmy atakowani. Znowu te draugary. Ewentualnie można wieżyczkę postawić, nie? Ale też szkoda zachodu. Tytuł Jarl. Spichlerzy 10% produkcji tutaj nam. Okej, zanim my tam dobiegniemy, to już pozamiatane. Spichlerze nam zwiększają produkcję. Bardzo fajnie. I oczywiście zwiększają także szczęście. Także jest bardzo, bardzo fajnie, bym powiedział. No, już mamy sławę na maksa, także. Dobra, proszę tutaj do kamieniołomu. Kobiety do kamieniołomu. Jeszcze dwie osoby. Do chaty skaldów. No i wtedy szczęście nam jeszcze bardziej wzrośnie. No oczywiście kolejny cel to te nasze nieszczęsne draugary. Tylko że jesteśmy minus 3 z żarciem. Właśnie to jest najgorsze. Że nie mamy gdzie tego żarcia tutaj produkować. Ze złotem tylko, czy tam z tymi funduszami. Minus 3 tylko. No, nasz 4 draugary. Kurde, dużo. No to tutaj nam sława już za wiele korzyści nie przyniesie, nie? Żelazo, coś tam się przyda. Chyba, żeby tu wieżę postawić obronną i tyle. I tutaj się nie rozwijać wcale, bo to za bardzo nie jest dla nas korzystne. O, jaciech! Dużo żelaza. Zwiadowca został rany, więc go wycofamy niedługo. Spichlerz za 4 mogę ulepszyć. Okej, to zróbmy to od razu. Elegancko. No, bo zrobiliśmy technologię, która sprawia, że możemy taniej spichlerze ulepszać. No tak. Plus 1 z żarciem, także no wreszcie jest lepiej. Ale to w dalszym ciągu. W zimie będzie naprawdę ciężko z pożywieniem. W ostateczności mogę je kupować, ale nie chcę tego robić. Chociaż wiecie co, no jest coraz bliżej zwycięstwa, więc w sumie... może to jakoś nawet przeżyjemy. Gejzery fajnie by było zająć. To są... O, chociaż może właśnie te gejzery... Walkirie są cholernie mocne. 28-90, nie? 1 na 1 to Brand nawet by z tym przegrał. Chociaż może i nie, ale raczej tak. Jeszcze jednego wojownika bym wcisnął, tylko no właśnie, z żarciem. A nie chcę być na minusa. Dobra, spróbujmy zabić jedną walkirię. Może się uda. Jeżeli nie, to chociaż ją obijemy.
Właśnie, już dwie to biją strasznie mocno. Dobra, wycofajmy się. Jakby zająć ten region, to w zimie byłoby zdecydowanie spokojniej. Kamień się zbiera, bardzo dobrze. Chaty skaldów też teoretycznie możemy poulepszać. Aż 8 kamienia, no ale to jak wszystko, nie? I kolejną, teoretycznie kolejny domek można by dostawić. Nawet trzeba by, chociaż to sprawia, że właśnie więcej zużywamy żarcia, więc nie wiem, czy to się opłaca tak strasznie populację poszerzać. Ale dobra, spróbujmy. Dobra, leczenie trwa. Kolejny poziom za jakiś czas będzie. Zrobimy food preservation. Każdy spichlerz zwiększa produkcję żywności o 2, a ulepszony o 4. Czyli mamy dwa spichlerze, jeden jest ulepszony. Za chwilę ulepszymy kolejny. A nawet już to możemy zrobić. No już w tym momencie plus 8 żarcia będziemy mieli. To naprawdę sporo. Dobra, zaraz zaatakujemy ponownie. Chociaż skupimy się bardziej na tej rannej walkirii. To zwiadowca nieprzyjaciela. Dobra, próbujmy atakować. Dobra, zwiewamy. Zabiję. Tak. No i wycofajmy się, podleczmy się. Jedna walkiria poszła, teraz do rozwalenia zostanie już tylko druga. Ponad 58% zadania wykonanego. Możemy w ogóle owce zarżnąć, jeżeli będzie naprawdę źle z żarciem. Ale myślę, że nie będzie to konieczne. Okej, wyślijmy jednego tutaj. Niech się mądrzy przy kamiennym krągu. Zwiększy nam to przyrost folkloru, to się też przyda. No i za chwilę zabierzemy się za kolejną walkirię. Może uda się zająć ten region przed zimą. Byłoby bardzo, bardzo miło. No i jakąś chatę skaldów bym ulepszył. Chociaż nie, może farmę najpierw. Tak, najpierw ulepszymy farmę, bo z tym żarciem nie jest jednak tak kolorowo. Kolejny Draugar. I trzęsienie ziemi. Dobra, musimy go zarąbać. O kurde. Dobra. Tak, trzęsienie ziemi było. Okej, ten budynek się widzę tutaj rozdupcył trochę, za przeproszeniem. Farma. Dobra, dojedźmy drugą walkirię, bo jesteśmy to w stanie zrobić w tym momencie. I od razu zajmiemy ten obszar. Okej. Byliśmy sporo na minusie. A, i tam domek jeszcze trzeba naprawić. Dobra, naprawmy. Elegancko. Za 140 kolonizacja. No i gejzer się na pewno przyda. Dobra. Chciałbym jeszcze przed zimą kolejną technologię zrobić, ale nie wiem, czy to się uda. Fajnie by było to błogosławieństwo Frey zdobyć. Potrzebna wiedza. Na kolejnym poziomie już będziemy mieli błogosławieństwo Frey. To by się bardzo przydało. Więc wiecie co? Tak myślę. Tu jeszcze kogoś możemy rzucić i chyba to zrobię. Mamy plus 7 żarcia, teraz mamy plus 3. No, zwiadowca... A, zginął. Uff, to niedobrze. A tu w ogóle żarcia nie ma dookoła, nie? To jest ciekawe. No nic, gejzer jest nasz. Mamy w tym momencie 1300, także nieźle. Minus 5, jeżeli chodzi o finanse, ale to też jest do przeżycia. Chaty skaldów można ulepszyć, ale na razie nie chcę tego robić. Kolejna technologia to oczywiście będzie food preservation. To pozwoli chyba nam przetrwać na spokojnie zimę. Dobra, no uda się chyba tą technologię przed zimą zrobić. Patrzcie na to. Albo za chwilę po rozpoczęciu zimy. No, dobra. Robimy to błogosławieństwo Frey. No i elegancko, tylko minus 3. Dwa Draugary, dobra, lecimy. Poradzimy sobie z nimi, nie? Dobra, damy sobie radę. Ale to musimy rozjechać po prostu, bo to już mnie irytuje tam ta lokacja. Z żarciem jesteśmy na minusie, na szczęście nie jakoś strasznie. Z drewnem też, ale to też przeżyjemy.
Zresztą może jedną w sumie, zarżnąć jedną owcę. Czemu nie? Albo nawet obie. To sprawi, że tą zimę totalnie na spokojnie przetrwamy. No i to jest w sumie najistotniejsze. Może by to ulepszyć? A ulepszym w sumie. Możemy tam wysłać kolejnego. Dobra, wyślijmy. Jesteśmy już tylko minus 1, jeżeli chodzi o fundusze. Folklor aż plus 17, więc no myślę, że to zwycięstwo jest w zasięgu ręki i to tak na styk. Dobra, no dzisiejszy odcinek będzie ewentualnie dłuższy. Jest w tym momencie 32 minuta. Ale chciałbym jednak zakończyć ten scenariusz właśnie już w tym odcinku, żeby się tak nie rozdrabniać. Okej, kamień został już jakby wyzerowany, więc możemy to rozwalić. No i oni niech zbierają żarcie. W tym momencie mam już tylko minus 1, minus 10 drewno. To jest na pewno gorzej z tym drewnem. Ale to też jest jeszcze do przeżycia. W ogóle możliwe, że chatę drugą postawimy drwala. Tutaj nie. Może tutaj? A nie, tu koboldy siedzą. Czekajcie, gdzie jest? Tu jest ten teren. A to możemy tu postawić spokojnie chatę drwala. Postawmy ją w takim wypadku. Plus 5 szczęścia. 1500 już praktycznie wpływów mamy handlowych. I zaraz otworzymy jeszcze bardziej dochodowy szlak handlowy. Z drewnem przeżyjemy. Okej, tu są dwa, trzy draugary, dobra. No z trzema będzie ciężko. Nie wiem, czy są dwie walkirie mocniejsze, czy trzy draugary, trudno powiedzieć, ale... Dobra, niech tutaj dwóch drwali kolejnych pracuje. O, jesteśmy na zero, idealnie. Ulepszymy zaraz chatę skaldów jedną. Tylko poczekamy, aż się zima skończy. O, właśnie. No to ulepszamy. Dobra. I w tym momencie jesteśmy plus jeden, jeżeli chodzi o kasiorkę. Czekajcie, tak myślę, jeszcze tutaj byśmy zdobyli... Nie myślałem, że kasę zdobędziemy, ale nie. Tu byśmy pewnie kasę zdobyli, tylko że to trochę daleko. Plus 11, jeżeli chodzi o szczęście. Wiecie co, otworzymy sobie jeszcze bardziej dochodowy szlak handlowy. Tylko jesteśmy atakowani. Dobra, zabijmy sukinsyna. Elegancko. Jesteśmy teraz na minus 18 wprawdzie, ale teraz te przychody będą bardzo szybko szły do przodu, więc... No to jest już tylko tylko i wyłącznie kwestia czasu, nie? Więc na spokojnie. Okej, medycy leczą, mamy trzech rannych w tym momencie. Nie jest najgorzej. Trzeba by domek zrobić albo ulepszyć jakiś. A, tylko że kamienia nie mamy, no... Albo ograniczyć populację tak naprawdę. No mamy 1600, więc to jest kwestia czasu. Nic tu się raczej nie powinno złego już wydarzyć. Za chwilę jeszcze spowolnimy oczywiście te szlaki handlowe trochę. Bo jesteśmy mocno na minusie. Ale tak czy inaczej, zwycięstwo leży w zasięgu ręki, myślę. No dobra. Coś jeszcze chyba miałem... Aha, dobra, no spowolnimy w tym momencie te szlaki. Weźmiemy ten drugi. Jesteśmy plus 3 na plusie i tak. Plus 3 na plusie, no tak. No dobra, wiecie co? Myślę, że te draugary atakować. Mamy full, jeżeli chodzi o mieszkańców. I na razie tak zostanie. Robię cięcie, no i spotkamy się, jak scenariusz będzie bliski ukończenia. Dobra, wykańczamy draugary i myślę, że skolonizuje nawet ten obszar. Czemu nie? Za 170 to nie jest jeszcze ogromny koszt. Dostaniemy, no sława nam już niepotrzebna. Żelazo w sumie też jakoś super nam nie jest potrzebne. Ale tam trudno. Właśnie, pojawiła się informacja, że w tym roku będzie wyjątkowo chłodno podczas zimy. No to mi się średnio podoba oczywiście. Ale no cóż poradzić. No to możemy poradzić, że zakończymy scenariusz przed zimą. I to się może nawet udać, bo... No w tym momencie kolejny zwiększyłem znowu ten dochodowy szlak handlowy, przy czym jesteśmy mocno na minusie, więc no... Ale do 1900 spróbuję dojechać na tym bardziej dochodowym. Wtedy sobie przerwiemy. Przerwiemy sobie w sensie...
ten szlak handlowy zrobię troszkę mniejszy. No, końcówka. Dobra, 1900. No i okej. No i myślę, że przed zimą uda się jednak skończyć ten scenariusz. Znowu jesteśmy atakowani. Wilk, dobra. Wycofajmy się. Postawiłem kolejny domek, żeby więcej ludzi nam przychodziło. Tu wilk nam zajmuje obszar, ale oczywiście odbijemy za chwilę. Tylko niech nam ekipa tutaj wpadnie. Ekipa remontowa. Plus 9, jeżeli chodzi o szczęście. Chcemy lepszych domów. No dobra, to by się przydało jakoś troszkę może naprawić, ale... Gdzie te wilki? Skąd one? Stąd, okej. No tu więcej sławy i kamień. Kamień by się nawet przydał, ale ja wiem, czy chce mi się to kolonizować, biorąc pod uwagę fakt, że no jeszcze 50 i będzie koniec. Więc chyba, wiecie co, jeszcze zorganizuję ten szlak handlowy na bardziej dochodowy. I GG będzie. No patrzcie, no ona nawet do połowy nie doszła, także mieliśmy ogromną przewagę. Jak się już ogarnia trochę gierkę, to naprawdę te same ekonomiczne aspekty idzie ogarnąć. No, gorzej było w poprzednim scenariuszu, jak ci najemnicy cały czas nas tam napastowali. Na szczęście wieżyczki nam trochę pomogły, nie? Trochę nas tam podratowały. Ale było rzeczywiście ciężko w poprzednim scenariuszu. A ten już był taki totalnie na spokojnie. Ciekaw jestem, jakbym wziął ten drugi klan, ale... No i mamy 2000. Zdobyliśmy przewagę handlową w tym regionie. Wszelkie surowce transportowane przez to ujście będą trafiały wpierw do nas. Należą wam się gratulacje, moi panowie. Pokonaliście mnie honorowo. Obawiam się jednak, że mój zwierzchnik nie będzie wyrozumiały. Cieszcie się więc swym zwycięstwem, póki możecie. Cóż, ten region nie jest już mi do niczego przydatny. Żegnam was. Niezbyt mi śmieszne usłyszeć, jak zareaguje na to wszystko Hagen. Chyba mi się oberwie. Można było ją przekonać, żeby tam z nami została, nie? Cóż za niespodziewana reakcja. Walczyła zaciekle i z zapałem, a jednak jej pochwały wydawały się szczere. Brandzie, Halwardzie, przyszły wieści od Egila. Wyśledził Hagena do pobliskiego regionu. Ruszymy, by do niego dołączyć. Zadbajcie proszę o to, co tu wywalczyliśmy. Cieszę się, że twoja zemsta wreszcie jest na wyciągnięcie ręki. Bywaj zdrów, mój panie. Dołączymy do ciebie tak szybko, jak się uda. Pamiętaj, że wszystkie nasze operacje przeprowadzone w tym regionie można zorganizować, przechodząc do składu handlowego i otwierając szlak. Zwycięstwo! Dobra! Kończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ no czeka nas w tym momencie kolejny rozdział. Tak jest. Kolejny rozdział. Ale nim zajmiemy się już w kolejnym odcinku, także dzięki serdeczne za oglądanie, do zobaczenia, czołem!